moment historii syna marnotrawnego jest momentem największej miłości Ojca. W którym momencie jest ta miłość najbardziej widoczna? Większość ludzi myśli, że jest to moment powitania syna, wyjście mu na spotkanie, objęcie go ramionami, przebaczenia, a potem urządzenie uczty powitalnej. Myślę jednak, że ów moment największej miłości pojawia się o wiele wcześniej w tej historii. To moment, kiedy ojciec pozwala synowi odejść, kiedy daje mu wolność podejmowania swoich własnych decyzji i robienia błędów. Ojciec przecież wie, że jego syn zrujnuje swoje życie, że się pogubi, że będzie bardzo daleko i w niebezpieczeństwie, nawet utraty życia. A mimo wszystko ojciec szanuje dar wolności, dar wolnej, nieprzymuszonej woli. Ta właśnie wolność czyni nas ludźmi, osobami. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz, wolni, by decydować, wolni, by kochać. Ta mądrość jest niekiedy trudnym doświadczeniem rodziców. Prędzej czy później ich dzieci dorastają i pragną być niezależne. Jeśli je naprawdę kochasz, musisz pozwolić im odejść, by doświadczyły błędów, by zabałaganić swoje życie i by dojrzeć. Tylko wtedy będą one w stanie docenić Twoją miłość i troskę, powrócą do Ciebie i odnowią trwałe więzy z Tobą. Po 27 latach w Botswanie przez ostatnie 5 lat pracuję w Johannesburgu, w RPA, w kraju doświadczonym apartheidem, a teraz komunizmem i marksizmem kulturowym. Po 28 latach od upadku apartheidu nadal pełno tu nienawiści, ksenofobii i rasizmu po obu stronach koloru skóry. Z roku na rok jest gorzej, również na froncie ideowym, oficjalnej propagandy, programów partyjnych czy legislacyjnych. Przebaczenie nie jest tutaj cnotą, a kraj przoduje we wszystkich kryminalnych statystykach na świecie. Średnio na dzień jest tutaj 74 morderstw. Aborcja na każdym kroku. Niewyobrażalna korupcja i fatalne gospodarowanie. Powszechny upadek moralności. Ale to też dzieci Boże. Dlatego coraz mniej liczni misjonarze są tu bardzo potrzebni, by opowiedzieć tę cudowną historię o kochającym i przebaczającym Ojcu. Żeby było do czego, żeby było do kogo wrócić. Każdy z nas chciałby dostać się do nieba i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczna jest ta modlitwa? Szczególnie, gdy ją bez namysłu i bez uwagi odklepujemy? Przecież prosimy Pana Boga, żeby traktował nas tak, jak my traktujemy innych. A czy potrafimy sobie wyobrazić pójście do nieba i przebywanie w nim na wieki razem z naszymi największymi wrogami? Z tymi, którzy nas nie lubią, którzy nam uczynili krzywdę, którzy nam stale dokuczają, z tymi, których my nie lubimy, z ludźmi podłymi, zbrodniarzami, zwyrodnialcami, gwałcicielami, prześladowcami, mordercami. Jeżeli nie potrafimy sobie tego wyobrazić, to nie możemy wejść do nieba. Nie jesteśmy na nie gotowi. Nie możemy doświadczyć przebaczenia, bo sami nie przebaczyliśmy. Piotr chciał wiedzieć, czy aż 7 razy. A później w 3 rozdziale swojego 2 listu pisze o Szawle jako o ukochanym bracie Pawle, który przecież wcześniej prześladował Kościół.
Maria Goretti modliła się za swojego mordercę, by i on poszedł do nieba. Poszedł jako nawrócony i zakonny brat, który osobiście był świadkiem jej kanonizacji. Jest mnóstwo takich przykładów przebaczenia w historii. Wszystkie one czerpią z przykładu Chrystusa na krzyżu, przebaczającego swoim oprawcom, wprowadzającym dobrego łotra do raju w ostatniej chwili jego życia. Prawdziwe przebaczenie nie opiera się na emocjach czy na doznaniach ducha i ciała. Jest ono mentalną, podwójną decyzją, by komuś przebaczyć i o tym na zawsze zapomnieć. To znaczy nigdy już do tego nie powracać. To duchowa postawa, ciągła, gotowość, by przebaczyć w każdej chwili wszystko, każdemu. Pan Jezus przebacza w najgorszej chwili z ludzkiego i psychologicznego punktu widzenia. Kiedy ma gwoździe w rękach i w nogach, w ogromnym cierpieniu i potwornym bólu, któż z nas potrafi tak przebaczać? Mając jeszcze gwoździe w rękach i czując ból, nie, my musimy najpierw ochłonąć. Musi przestać boleć. Potrzebujemy czasu, wiele czasu i odwagi, by się potem przemóc, by podać rękę, by się odezwać. W historii o synu marnotrawnym jest mowa o dwóch synach. Który z nich jest tym prawdziwym synem marnotrawnym? Czy ten, który odszedł, stracił wszystko, roztrwonił swój majątek i możliwości? Czy może ten drugi syn, ten niby wierny, ciężko pracujący, posłuszny, ale teraz niechcący przebaczyć swojemu bratu? Pan Jezus celowo nie skończył swojej opowieści. Nie wiemy, czy ów drugi syn dał się przekonać przez ojca i czy wszedł do środka na ucztę, by świętować powrót brata. Każdy z nas musi dokończyć tę historię. Czy przebaczę mojemu bratu lub siostrze, czy też pozostanę na zewnątrz? Ufam, że nikt z nas nie stanie się prawdziwym synem marnotrawnym, który nie dostanie się do nieba z powodu odmowy przebaczenia.